Hi guys, witajcie kochani. Today we are going to talk about expressing opinion. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wyrażaniu jakiejś opinii. Często mnie pytacie, Kasia, jak to jest, że jak coś chcę powiedzieć, to tylko przychodzi mi do głowy oh, I think that. No więc, jeśli tylko to przychodzi do głowy, musimy się temu przyjrzeć. Let's begin! So, there are multiple ways of saying I think that. There are multiple ways of expressing an opinion. Mamy bardzo, bardzo dużo sposobów na wyrażenie opinii. Pierwszym z nich, in my view. In my view. W mojej opinii, z tego co ja widzę, view to jest widok. In my view, this is a very important step to take. In my view, this is a very important step to take. Czyli w mojej opinii jest to ważna rzecz do zrobienia. From my point of view, to jest po prostu troszeczkę inny sposób na wyrażenie dokładnie tego samego. From my point of view, it is a very important step to take. I'd say that. Kolejnym sposobem powiedziałabym, że. I would say that, czyli mamy tutaj skrót z I would say that do I'd say that. I'd say that we should do it. I would say that we should do it. Sądzę, że powinniśmy to zrobić. And let's see it another way. I believe or I honestly believe. Czyli wierzę lub szczerze wierzę, że coś powinniśmy zrobić. I believe this is a very big opportunity. I believe this is a very big opportunity. Czyli widzę w tym dużą szansę. Or I honestly believe this is a big opportunity for our company. Naprawdę szczerze wierzę, że jest to duża szansa dla naszej firmy. And let's look at the other one. As or I see it, I understand it. So as I see this situation, we can take this step immediately. W sposób, jak ja widzę, tak, z tego miejsca, w którym ja stoję, uważam, że powinniśmy to zrobić natychmiast. As I see it, I think we should take this step immediately. Another way? As I understand, it is going to change many things for us. Czyli z mojego punktu rozumienia, z tego, co ja rozumiem, zmieni to dużo rzeczy dla nas. As I see it or as I understand it. And another one, as far as I'm concerned, I think we should go for it. As far as I am concerned, we should go for it. Czyli jeśli chodzi o mnie, to uważam, że powinniśmy iść w tamtą stronę. We should go for it, we should take this risk. As far as I can tell, czyli o ile ja potrafię to ocenić lub powiedzieć, as far as I can tell, this might be a good idea. To może być dobry pomysł. As far as I can tell, it might be a good idea. Or, as far as I know, czyli o ile wiem, as far as I know, there are no issues with it. Czyli nie ma tam żadnego problemu. As far as I know, there are no issues with it. And two more. If you ask me, czyli jeśli zapytasz mnie o zdanie, to tobie coś powiem, tak? So if somebody's asking you for something, you can say, you know, if you ask me, I'd say we should go for it. If you ask me, I would say we should go for it. Czyli jeśli mnie zapytasz, to zdecydowanie powiedziałabym, że powinniśmy to zrobić. And the last one, in all honesty, czyli kiedy chcemy wyrazić taką opinię i chcemy powiedzieć, że to co jakby my naprawdę myślimy, tak, co szczerze czujemy. In all honesty, I think this would be amazing for all of us. In all honesty, I think, or in all honesty, I believe that it would be a great thing for us. So, as you see, there are many ways of expressing opinions. My suggestion is, every day try one. Więc jak widzicie, jest bardzo wiele sposobów na wyrażanie opinii lub mówienia tego, o czym myślimy. Moja sugestia jest taka, napiszcie sobie takie same fiszki i codziennie twórzcie zdania z jednym z tych sposobów. Po paru dniach po prostu zaczną się pojawiać automatycznie w Twojej rozmowie. And today, a dzisiaj jak zwykle zapraszam na webinarium. Sign up! Link above or link below, czyli zapiszcie się na link u góry lub na dole i spotkamy się bardzo, bardzo szybko. See you soon guys, take care!